Tuż przed Bożym Narodzeniem w dawnym kompleksie klasztornym w Dzierzgoniu miało miejsce spotkanie przedświąteczne seniorów. Tłem dla wigilijnego spotkania było otwarcie klubu seniora oraz przedstawienie dzieci w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Dzierzgoniu, którzy wystawiane jasełka połączyli z koncertem kolęd. Dzieci wystąpiły w cerkwi grekokatolickiej, a następnie uroczyście otwarto klub, który utworzono w odremontowanym skrzydle ośrodka kultury. To się stał cud, cud niepojęty, cud objawiony w tę dziwną noc, więc dziękujemy za ten dar święty. Nie obyło się bez pierogów i barszczu, a także tortu dla uczczenia nowego oblicza klubu seniora. Bardzo się cieszę, że otworzyliśmy właśnie klub seniora, ponieważ u nas naprawdę prężnie działają i spotykają się seniorzy. I tak spotykali się w klubie osób niepełnosprawnych, żeby to było takie miejsce, gdzie będą mogli przyjść, spotkać się, ale także od nowego roku będą prowadzone zajęcia dla seniorów. Różne już propozycje padały od seniorów, czym się chcą zajmować, co chcą tu robić, więc będzie ułożony harmonogram i będzie można korzystać z fitnessu, z zajęć plastycznych. Osobom starszym bardzo podobało się spotkanie. Wiele osób było pod wrażeniem nowych pomieszczeń, gdzie do tej pory funkcjonowała stacja Joannitów. Będziemy tutaj przychodzić, będzie okazja. A gdzie do tej pory się zbieraliście? Ja to do stowarzyszenia chodziłem, bo tam stowarzyszenie osób niepełnosprawnych, tak? A teraz będziemy tutaj, będzie okazja, teraz więcej pomieszczenia jest. Będzie można tutaj sobie posiedzieć. Planowane są także zajęcia muzyczne dla seniorów. Myślę, że powstanie taki uniwersytet trzeciego wieku, z czego się bardzo, bardzo cieszymy, a naprawdę mamy bardzo, bardzo aktywnych seniorów i dlatego też im więcej takich miejsc dla seniorów, wydaje mi się, że tym lepiej. Teraz seniorzy mają do dyspozycji szatnie, kuchnię, mniejsze pomieszczenia i przestronną salę telewizyjną. Uzyskaliśmy taki piękny obiekt dla naszych seniorów i cieszymy się bardzo. Było bardzo dużo ludzi dzisiaj. Dzieci występowały, dzieci pięknie śpiewały. Byłam zachwycona tym wszystkim. W imieniu wszystkich tutaj nasz obecnych seniorów chciałam podziękować pani burmistrz. A jak panu się podobają nowe pomieszczenia klubu seniorów? Mnie bardzo się podobają. Będziemy tu mile spędzać czas ze znajomymi, czy herbatce, czy ciastków. Jakieś relekcje, odczyty, także będzie na stare lata na emeryturze spędzać tu spokojne dni.